Witam serdecznie wszystkich zwolenników Małego Fiata, jak również wszystkich zainteresowanych tematem. Dzisiaj omówię temat poziomu paliwa. Mam tutaj takie urządzenie zrobione, na którym będę chciał Wam tylko to wszystko ładnie zobrazować, żebyście wiedzieli co i jak. Natomiast nie przejmujcie się tym, że Wy na przykład nie macie czegoś takiego. Po prostu w dalszej części filmu pokażę Wam i powiem, postaram się to zrobić dokładnie, żebyście wiedzieli, jak możecie sobie sami sprawdzić na samochodzie poziom paliwa bez żadnych tam jakichś przyrządów i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Teraz od czego zacznę? Mam tutaj zdemontowane dwa pływaki z dwóch pokryw poziomu paliwa. No i tutaj dobrze by było sobie zawsze sprawdzić ośki, w jakim są stanie, bo możemy zobaczyć, że ta ośka, no to już niestety jest bardzo wypracowana i trzeba będzie ją wymienić. Co do ośki, to nie wiem, czy można ją kupić w internecie, czy nie. Ja się tym nie zajmuję, ponieważ mam tutaj taki kawałek drutu mosiężnego, który jest używany w spawalnictwie. Można to kupić w takich laskach metrowych. Możecie również po prostu pójść gdzieś do zakładu spawalniczego, gdzie spawają, i taki kawałek drutu poprosić albo go kupić i możecie w ten sposób bardzo ładnie zrobić prostą ośkę. No i co jeszcze przed ustawieniem poziomu paliwa? No to tak, wiadomo, jak ktoś wymienia uszczelkę, to trzeba z nową uszczelką to robić. Jak ktoś nie wymienia, tu mamy rozebrane to wszystko. Możemy spokojnie tutaj też cokolwiek ocenić. Ten stożek iglicy zaworu, w jakim jest stanie, czy trzeba zaworek wymieniać, czy nie. No ale poziom paliwa nam to pokaże. No i tu jeszcze jest taka ważna rzecz. Nie będę przedłużał filmu, warto tu rozkręcić, obejrzeć sobie sitko, sprawdzić, czy ten otwór powrotu jest drożny, bo to jest ważna rzecz, żeby po prostu pompa nie przeciążała zaworka. No i teraz przejdziemy do konkretnych rzeczy. Mam teraz tutaj taki gaźnik poglądowo-podglądowy i wyciągnę sobie tutaj taki rozpylacz z niego, który nazywa się fachowo gardzielą. Tu można zobaczyć, jest taki otwór, przez który te paliwo tam jest wytryskiwane. No i natomiast tutaj w gaźniku widać, jest taki otwór, przez który płynie to paliwo. I tutaj sobie suwmiareczką zmierzę, jak on jest głęboko. Tu sobie zmierzę, skontruję śrubą suwmiarkę tak, żeby mi się tu ten wymiar nie przestawiał, i pokażę, jak to jest na szybie. Bo teraz o co chodzi z tym poziomem paliwa? Chodzi o to, że tak jak tam sobie złapałem wymiar do tego otworu, to poziom paliwa musi być 3 mm poniżej krawędzi tego otworu. I tutaj możecie zobaczyć, tu jest 3 mm, ta taśma taka jest przyklejona, ponieważ tu takie stare kreski mam zrobione, one nie są bardzo czytelne dla oka kamery, dlatego przykleiłem taką taśmą. No i poziom paliwa powinien być na tym czarnym przylepcu tutaj, bo tak jak mówię, tam jest otwór, tak jak się kończy suwmiarka, a poziom paliwa musi być 3 mm niżej. No dobrze, paliwo mam już tutaj do słoiczka wlane, pokrywę mam tutaj skręconą na śrubki, wężyki podłączone. Zobaczmy, jak to działa. Tu jest pompa paliwa od Fiacika, tu sobie popompuję. Zobaczmy, to paliwo idzie. Idzie powrotem również. Bardzo ładnie idzie. Komora pływakowa też się tutaj napełnia. No i zobaczmy, co tu się dzieje. Widać. Tu paliwo mi ścieka do tego słoiczka. Podstawiłem, żeby tu mi garażu nie zalało. Czyli ten zaworek nie trzyma. No i teraz chcę Wam pokazać, jak sami możecie określić, czy poziom paliwa jest dobry w gaźniku, czy nie, bo jak widzieliście, ten zaworek nie trzyma i on przeciekł. No i teraz co trzeba zrobić? Oczywiście tutaj dostać się do tej góry, żeby to można było zamontować, wężyki pościągać, no i na samym końcu zdjąć tą całą pokrywę i zajrzeć tam do gaźnika. I teraz patrzcie, tu możemy zaobserwować, ten poziom paliwa jest tu, przelało się, jest to za wysoko. Jeśli jest poziom paliwa prawidłowy, musi tu być dokładnie na załamaniu tej krawędzi, w tym miejscu, bo w tej chwili ten poziom paliwa, jak się nam tam przelało, jest na wysokości tego tutaj otworu. A jak mówiłem już wcześniej, poziom paliwa musi być 3 mm niżej. Czyli wracam do tego, co mówiłem, dokładnie na łuku tej krawędzi. Postaram się znaleźć jeszcze jakiś zaworek taki, który trzyma i ten poziom będzie ustawiony tak jak trzeba i wtedy może pokrywę górną zdejmę. No i pokażę Wam, jak to wygląda. I teraz zobaczmy, będę pompował. O, paliwo napływa do komory pływakowej. I widać, jaki jest poziom paliwa. Teraz zobaczymy, co się dzieje wewnątrz. Teraz pościągam te wężyki do słoiczka, żeby paliwo nie lało. No tak. I zdejmę pokrywę górną. Zobaczcie, gdzie jest ten poziom paliwa. Tu troszkę kąt kamery jest inny, ale tak jak mówię, tutaj powinien być tak, jak widzicie, mniej więcej na tym załamaniu. No i w zasadzie tyle, co chciałem Wam pokazać. O, widzicie sami, jak zmieniam kąt ustawienia kamery. Tu troszkę to inaczej jest widać. Teraz tak spokojnie, ładnie z góry. Widzicie mniej więcej, gdzie ten poziom paliwa jest. Także wszystko jasne. No na dzisiaj już chyba tyle, bo się troszkę tu musiałem pogimnastykować z wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do innych moich filmów na temat mechanika i przeróbki małego Fiata.